słuchajcie, dojechaliśmy do Krakowa. Trochę pada. Powiem tak, jestem troszkę podekscytowany, bo przed nami nie lada garatka, gość, który w jakiś sposób mnie fascynuje. Gość ze świata internetu, ze świata YouTube'a, z słynnej ekipy Freeza, która dzisiaj już nie istnieje, ale która budziła wiele emocji nie tylko wśród młodych widzów, dla których byli idolami, ale też wśród starszych, bo dla nas było to zjawisko niesamowite, że nagle pojawiają się jakieś gwiazdy ze świata internetu, które są wszędzie, które zarabiają wielkie pieniądze, o których się mówi, które reklamują różnego rodzaju produkty. Zresztą to szaleństwo, które pamiętacie, które wtedy się odbywało z lodami tak zwanej ekipy, gdzie handlowano nawet papierkami po lodach na Allegro, to dla mnie gościa, który ma dzisiaj 42 lata, to był jakiś kosmos. To są już nowe czasy. Kiedyś mi się wydawało, że ja już się nigdy nie zestarzeję, aż właśnie do czasu, kiedy internet nie rozhulał się na grubo i kiedy nie zobaczyłem, jak ogromną ma siłę rażenia pod każdym względem. Już nie tylko jeśli chodzi o to, że dzieciaki po prostu uwielbiają tych internetowych twórców, ale też jak przeniósł się tam rynek reklamowy, jakie pieniądze wchodzą w grę. No więc powiem tak, jestem podekscytowany dzisiaj gościem poczciwy Krzychu z ekipy Freeza, który zaprosił nas i z którym spędzimy dzień. I co jest najlepsze, ja nie wiem, co on przygotował. A zawsze jak nie wiem, to słuchajcie, mam jeża w żołądku, bo się boję, że będzie coś, czego się będę bał. Ale ja już jestem za stary i się bać nie lubię. Dobra, już nie gadam, bo mógłbym gadać tak bez przerwy. Idziemy go poznać, idziemy zobaczyć, jak żyje. Idziemy zobaczyć, jakie przygotował dla nas niespodzianki. Chodźcie za mną. Podbijamy Kraków. No słuchaj, kręcimy bociana, bo bocian zwiastuje, że cześć, będzie cześć. Cieplutko, będzie? Więc kurde, jest dobry znak. No ja mimo, tak że pada, to bociek coś kurczę daje znać, że chyba będzie ciepło, że wszystko się uda. Oby, szkoda, bo mieliśmy jedną fajną rzecz, tak? Ale właśnie patrzyłem na stronę i przez warunki pogodowe odwołali to. Tak? I o 14 dopiero ma być informacja. Aha, no to dobrze, ale to już się boję, jak ty mi mówisz, bo ja słuchajcie, nic nie wiem, co on tu wymyślił, już mam jeża w żołądku. Mogę ci powiedzieć, nie ma nic. Strasznego? Nie ma nic strasznego. Możemy iść do góry, pokażę wam mieszkanko. No to super, no to fajnie. Później pójdziemy sobie coś zjeść, bo jeszcze nic nie jadłem nawet. No to dobra, rewelacja, no to akurat my też coś zjemy. No i ogólnie mam dzisiaj do zrobienia też taką foteczkę, więc pojedziemy, pokażę wam mój garaż, jak sobie tam działamy czasami. Dobra. Przy okazji będzie troszeczkę adrenalinki. Nie wiem, czy driftowałeś kiedyś. Nie, słuchaj, nie driftowałem. No jedyne coś tam próbowałem na tym Speed Games, okay. Ale wiem już, słuchaj, ja sobie odrobiłem lekcję. Wiem, że ty się znasz na samochodach, że to jest twoja pasja. Tak. No i wiem, że to nie tylko na samochodach, że drugą miłością jest piłka nożna. Też bardzo lubię. Sobie też. Potem jeszcze o tym porozmawiamy. No słuchaj, cieszę się też, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo nie ukrywam, to też jak ciebie nie było, żeśmy tam stali, to jest to dla mnie, powiem ci, no ja już mam 42 lata, jest fascynujący świat youtuberów, internetu tak. twórców, a twojej twórczości w szczególności dlatego, że ty masz fajny przekaz, nie? Że ta twórczość twoja ma jakąś wartość, nie? Że jest o czymś. No i jak sobie przeglądam ostatnio, bo różnych twórców przeglądam z YouTube'a, bo sam będę teraz youtuberem, może troszkę innym, to fajne, to jest wartościowe, fajne. No można się czegoś nauczyć i coś takiego wartościowego z tego wyciągnąć, nie? A to powiem tak, nie zawsze się to zdarza. No fajnie, zobaczysz sobie, jak żyję sobie na co dzień, że tak powiem. Dobra. Pojawi się tu też część mojej właśnie pracy, bo muszę zrobić jedną fotkę. No to super. Mam na nią pewien plan, totalnie nie wiem, czy się uda, tak? Ale zobaczymy. To dobra, no to super, to nie ma problemu, możesz na nas liczyć, słuchaj. No to dawajcie, lecimy do góry. No dobra, lecimy. Ale wiesz, ten fenomen, że no rzeczywiście te liczby imponujące, 1 200 000 subskrybentów, 1 400 000 followersów i to w sumie wszystko zbudowane, można powiedzieć, w ciągu 2 lat. No. Tak, w bardzo krótkim czasie. No na pewno sam projekt Dom Ekipy, my zaczęliśmy taki projekt Dom Ekipy jakieś
3-4 lata temu. Aha. Ogólnie polegało to na tym, że mieszkamy w 8 czy 9 osób w jednej chacie, no. I dzień w dzień przez rok nagrywamy filmy. Czyli ale pytanie, ale bo to mnie ciekawiło, jak oglądałem te materiały. Skąd żeście się wytrzeźnili? Skąd? Bo to rozumiem, że ten Fritz był założycielem, tak? Tak, tak. Ale skąd on was dobrał? Na jakiej zasadzie? W ogóle dlaczego wy? Dlaczego ty? No, no właśnie, jak... moja historia w tym wszystkim jest naprawdę mega ciekawa. No. I taka... ciężko w nią uwierzyć, jak się tak opowiada, ale no, od początku zacznijmy, to wyglądało po prostu tak, że był Freeze, on grał wtedy w taką grę Pokémony. Było to był strasznie pamiętam, popularne. Pamiętam, że się chodziło po mieście i się zbierało, mówię, kurde, to są oszołomy, co łażą tam i patrzą i tego. Były nawet takie filmiki, co oni tak łażą i gdzieś tam robią. Wszyscy w telefonach, No tak. No i od tego się to wszystko zaczęło. Karol jako jeden z pierwszych w Polsce zaczął gdzieś te Pokémony, grać w te Pokémony, przez to tak rozpowszechniał to. Miał też swojego przyjaciela Trombę, który też grał w te Pokémony, oni akurat się znali, ale Tromba znał się też z Łukiem Łukim. Oni się poznali gdzieś tam za granicą, w Holandii chyba bodajże w pracy. No. No i wszyscy we trójkę jakby stwierdzili, że potrzebują jeszcze jednej osoby i chcą założyć ekipę. I tą czwartą osobą był Mini Mike, czyli nasz przyjaciel. Tak. No. No i założyli sobie tą ekipę, na początku jako w 4 osoby. Później do tego wszystkiego dołączyła Weronika, czyli teraz mniejsza dziewczyna Karola. Później do tego jeszcze właściwie ja też dołączyłem, no bo ogólnie moja historia zaczęła się od tego, że właśnie jak powstała ta ekipa, powstał też osobny kanał, na którym tam były po prostu różne odcinki. Pierwszy odcinek to była... to było odwzorowanie gry Zgadnij kto to w realnym życiu. Aha. No i po prostu tam do tej gry potrzebni byli statyści do kreślenia do odcinka. I Karol wrzucił taką informację na swojego Instagrama, że poszukuje statystów do odcinka. A ty go już wtedy, można powiedzieć, że obserwowałeś i w jakiś sposób byłeś jego fanem i se patrzyłeś. Co więcej, na początku, zanim w ogóle kliknąłem ten magiczny przycisk obserwuj na YouTubie, bardzo często na głównej na YouTubie mi się przewijał Karol, jego filmy. Aha. I powiem ci szczerze, nie lubiłem tego oglądać. Jakby nie trafiało to do mnie w ogóle. No rozumiem. Czyli cały ten jego content, to co on wymyślał, to nie była twoja bajka. Nie moja bajka, totalnie nie moja bajka. No i tak bardzo długo czekałem z tym kliknięciem tej subskrypcji, aż w końcu to po prostu zrobiłem. No i siłą rzeczy na Instagramie też gdzieś ten followek poleciał. No i pewnego dnia patrzę, jest informacja, że poszukujemy statystów do takiej i takiej gry w dniu tym i tym. Ja wtedy jeszcze studiowałem. Aha. No i patrzę. No, na początku po prostu stwierdziłem, że bez sensu wysłać zgłoszenie, bo ja tam miałem wtedy 20, powiedzmy 4 czy 3 lata. A wiem, że widownia po prostu była o wiele młodsza. No i na pewno, kiedy szukali ludzi, to myślałem, a tam pewnie będą brać takich, co mają 17, 18 do 20 lat. Po co będą brać mnie 24, nie? No ale gdzieś zamknąłem po prostu Instagrama. Wieczorkiem przed snem znowu zaczynam przeglądać, znowu pojawia mi się to okienko, nie? Mówię, dobra, wyślę, no co mi szkodzi, tak? Co mi szkodzi? No nic mi nie szkodzi, wyślę. Na następny dzień odezwali się do mnie, że jakby pozytywnie zostałem rozpatrzony i zapraszają mnie na nagrywki. Ale ja. Popierdzieliłem wszystkie lekcje na studiach, stwierdziłem, że nie idę w ten dzień na studia po prostu. Czyli na bagary, było olane. No powiedzmy, ponazywajmy rzeczy po imieniu. Poszedłem na te nagrywki. Kariera ważniejsza, jest występ. Poszedłem na te nagrywki, nagraliśmy to jakby w ramach podziękowania. Aha. Wszyscy, którzy brali udział w tych nagrywkach, zostali później zaproszeni na taką prywatną imprezę firmową, którą zorganizowali tam chłopaki. No i poszliśmy sobie też na tą imprezę, fajnie się bawiliśmy i tak dalej. Dostaliśmy... Ale czy to był ten film taki, jak widziałem, ten pierwszy, ten Halloween coś tam, tak? Czy to nie był nie, ten? Nie, to było coś innego. Impreza nie była jakby w ogóle nagrywana. Ale nie, mówię o tym pierwszym filmie, co statystowałeś u nich. To jaki był to tytuł? To tak. UFO rozbiło się pod Krakowem. Właśnie. I tam była moja jakby pierwsza rola w ogóle, taka przed kamerą, taka bardziej angażująca, bo w tym filmie, gdzie byłem statystą, to ja tam ani słowa tak naprawdę nie powiedziałem, tylko gdzieś tam przewijałem się w tle. No a tak naprawdę taka pierwsza rola przed kamerą, w której mogłem gdzieś tam powiedzieć, podpowiadać na pytania, no to właśnie był ten odcinek, o którym mówisz. Ale pytanie moje, czy twoim marzeniem było w ogóle kiedyś w ogóle lubisz filmy, czy się pasjonujesz tym, czy po prostu to tak z ciekawości, czy gdzieś tam miał jakąś taką zajawkę na występowanie gdzieś w twojej głowie, gdzieś to się rodziło, czy nie? Ja w ogóle wtedy jeszcze byłem zapalonym, chciałem bardzo zostać piłkarzem. No. Stąd też moja druga zajawka, czyli piłka nożna. O tym jeszcze porozmawiamy. Ale totalnie nie miałem w głowie czegoś takiego, że kiedyś chciałbym robić filmy, że chciałbym zostać youtuberem, czy coś takiego. Wiadomo, oglądałem chłopaków, oglądałem różnych innych youtuberów. No. Podobało mi się to, co robią. I gdzieś tam może z tyłu głowy mogłem gdzieś tam myśleć, że faktycznie mógłbym coś takiego robić, ale nie było to moim priorytetem, nie? No ale jakoś tak po prostu wyszło. Nie było tak, że byłeś kinomaniakiem i tak. Dlatego pytam. A pracowałem w kinie. No właśnie, bo gdzieś wyczytałem, że
ty, słuchaj, pracowałeś w multikinie, tak? Kurde, powiem ci teraz historię. Wyobraź sobie, że moim marzeniem było pracować w kinie. Tak. I słuchaj, ja już byłem po filmie Dzień Świra, gdzie kurczę, się ludziom wydawało, że to jak wystąpiłem w takim filmie, to nie wiadomo jaką karierę. A to był też taki epizod, wystąpiłem u mojego ojca, czym innym się zajmowałem i tego. I szukałem normalnej pracy, żeby dorobić na studia i w ogóle, żeby zarobić. Mieszkałem wtedy w Katowicach. I słuchaj, mówię, no pierwsze co marzyło mi się, żeby w kinie, bo mi się wydawało, że bileterzy, czy kasjerzy, czy ten będą mogli dostąpić do filmów, a ja kochałem kino. I wyobraź sobie, poszedłem na rozmowę wstępną i ten facet w multikinie, do dzisiaj to powiem, muszę to powiedzieć, nie przyjęli mnie, słuchaj, bo powiedzieli, że mam za duże kwalifikacje. Ja mówię, jakie kwalifikacje, chłopie? Ja pracowałem w Tartaku za barem i mówi, no nie, ale pan występował w filmie, to pan nie może pracować w kinie. No i złamali mi serce, dlatego ci tego... Zazdroszczę! To będzie bardzo przyjemna praca, bardzo przyjemna. Fajny klimat, fajni ludzie, przede wszystkim fajne było to, że mieliśmy też darmowe wejściówki na filmy, więc byłem totalnie na bieżąco ze wszystkimi produkcjami. Czyli mówię, trochę taki jakby no miłość do kina miałeś, tak? No, w sumie teraz tak wychodzi, no praca w kinie, teraz zawód youtuber, to jest kreowanie filmów, to jest jednak, wiesz, pewnego rodzaju, co by tu nie gadać, reżyserem, jesteś reżyserem tej rzeczywistości, nie? Ale pytam właśnie a propos tego występu jako statysty, czy chciałeś, czy też myślałeś o aktorstwie? Nie. Takim? Nie, po prostu. To kliknąłeś, bo gdzieś tak poczułeś. No widzisz, to jest też tylko potwierdza moją taką teorię, że ja uważam, że wszystko tam u góry jest zapisane i to, co mówisz, że ci nieprzypadkowo ten podsuwał cały czas filmy Freeza i kurczę, w końcu na twoją podświadomość to zadziałało, żeby jednak no, zaryzykować, nie? I najlepsze jest to właśnie, że to kino pomogło mi jakby znaleźć się w tym miejscu, w którym jestem teraz. Bo moja jakby kariera zaczęła się po prostu od tego, że pracując w kinie miałem możliwości takie, że mogłem po prostu gdzieś tam zorganizować salę kinową, bo akurat chłopaki potrzebowali do nagrywek. Mieli takie nagrywki, potrzebowali salę kinową. Po tej imprezie już, po tej imprezie. Się okazało, że impreza i że już wszystko niby nagle się rozmyło, a to nagle taka historia. Dalej mieliśmy wspólną grupkę na Instagramie, w której gdzieś tam oni nas zwerbowali dzięki tej grupce. No i ona po prostu była. No. I w pewnym dniu napisali po prostu informację, że będzie nagrywane to i to, będzie to nagrywane na sali kinowej. Aha. No i tak stwierdziłem, napiszę, a czy mają salę kinową, nie? Bo wydawało mi się, że jeszcze nie mają tego zorganizowanego. No i mówią, że nie, ale ja mówię, ja mogę to ogarnąć po godzinach pracy kina, możemy to zrobić. Oni, serio? Naprawdę mega fajnie. No i doszło do tego, super, że nagrali ten odcinek na tej sali kinowej i od tego wszystko się zaczęło. Bo jakby po tym, jakby chłopaki stwierdzili, że jestem taki no ogarnięty, potrafię zrobić różne rzeczy i tak dalej. Więc zaczęli mnie zapraszać cyklicznie na odcinki swoje, takie już prywatne, do pomocy. No. Bo ja wtedy pracowałem po prostu jako pomoc taka przy odcinkach. Czy tu trzeba było coś zbudować, coś tu pomalować, przywieźć, załatwić, kupić i tak dalej. No i od tego się zaczęło wszystko. Zacząłem z nimi współpracować coraz częściej. Ja. Aż w ogóle w pewnym dniu, w pewnym momencie pojawiała się informacja, która do mnie w ogóle nie dotarła, bo zapytali mnie, czy chcę z nimi zamieszkać w domu ekipy. To oni wtedy jakby startowali z tym samym projektem. Stąd nie zawąt, kurde. Ja mieszkałem w jakimś mieszkaniu na drugim końcu Krakowa i ja myślałem, że oni żartują, nie? I do momentu, w którym dzwonią do mnie i się pytają, czy jestem spakowany, bo jutro się przenosimy do domu. A ja co? Ale ja słuchajcie, to jest zajebiste, to jest kurde, aż nie no, powiem ci, że aż mam ciary, dlatego że nie, za moich czasów było coś takiego, że się mówiło American Dream, a dzisiaj internet daje to, że nie ma tam American, Polish czy w ogóle, tylko w każdym państwie, w każdym mieście, w najmniejszym miasteczku może się coś takiego zdarzyć i możesz sam właśnie też zaingerować w to, że poczynić ten jeden ruch, który mógłby się wydawać nieistotny, beznadziejny i kurde, który jest otworem do jakiej fajnej kariery i fajnego życia. Teraz takie mam poczucie, zresztą po tobie widać, że masz fajną aurę, że robisz to, co lubisz, no i zarabiasz na tym, co lubisz, a to dzisiaj no, jest wielki komfort, nie? No tak, oczywiście, że tak. Wiąże się z tym na pewno wiele wyrzeczeń i problemów, ale zawsze jest więcej plusów niż minusów. Super, nie no, zajebista historia. No nie, no to oczywiście. Też sobie myślę, słuchajcie, że potrzebne jest dużo, dużo szczęścia, ale bierzcie przykład z tego, że kurde, nie wolno się poddawać, że ja się do tego nie nadaję. Słuchajcie, ja nawet mam takie zwątpienia i powiem ci, że jak tu chłopaki, tu Meduza mówi, czy tam właśnie Dawid mówi, słuchaj, załóż kanał. A ja mówię, nie, ja już jestem za stary, ja jestem aktorem, ja się do tego nie nadaję, ale zobaczysz, ile to ci da radości. Jak będziesz mógł kreować własną rzeczywistość, jesteś swoim pracodawcą, jesteś u siebie, to jest twoje marzenie,
I powiem ci, że jestem szczęśliwy. To jest mega fajne. Tak, fajne, nie? I kurde, że mogę spotykać fajnych akurat ludzi, że wiesz, mogę poznawać, że jest motywujące, że też nowe wyzwania, nie? Są, kurcze. No i przede wszystkim to, że jesteś kreatorem tej swojej rzeczywistości. To jest najlepsze. Tak, że ja niestety, no znaczy niestety, no, może nie powinienem tego mówić, ale ciągle pracuję u kogoś. A tu robię swoją rzeczywistość tworzę. Nie? Płynie z tego piękny przekaz, dopóki nie mamy nic do stracenia, trzeba po prostu działać, nie? Bo tak. Nie wiadomo, w którym momencie wydarzy się coś, co później zmieni całe życie w ogóle. Tak, działać, ale też to, co też tak mi się nasunęło, że jak powiedziałeś o tym, że pracowałeś w kinie, to często się wydaje, przynajmniej jak ja byłem młodym człowiekiem i stałem za barem, że myślałem sobie, że są takie prace i takie miałem kompleksy i sobie myślałem, kurde, a moi koledzy robią to, a ten ma takie, już to pracuje w jakiejś firmie, a ja, kurde, za tym barem podaję, tam jestem takim podawaczem. Ale też gdzieś mi mój ojciec powiedział, mówi, zobaczysz, że każda praca, którą wykonujesz w przyszłości w twoim życiu zaprocentuje. Tak. No i tu też przykładem to, że dzięki temu kinu, nie? Tak. Mogłeś coś zaproponować, co ci otworzyło drogę, otworzyło drogę do kariery. No, zajebista historia. No i tak później już poleciało. Później to cię zapytam, zajebista historia, dziękuję ci za nią, bo od razu, kurczę, naprawdę, powiem wam, nadzieje wracają. Nigdy nie rezygnujcie ze swoich marzeń i bądźcie cierpliwi. No zobaczmy, jak poczciwy Krzychu, jeden z czołowych youtuberów, że tak powiem, mieszka. No, a, tu jest, twoja... Mini gabinecik. Osiągnięcia, proszę o, bardzo. O, to zobaczmy, słuchaj, co to jest? O, to jest milion na YouTubie. Kurde, a to się dostaje to od kogo to? Od YouTuba. Tak? Tak. Tu przysyłają? Mam, tak, tu jest stówka od YouTuba, 100 tysięcy. Ty, kurde, potrzymam może kiedyś ja, bo może nigdy bym spotrzymał chociaż twoje. Słuchajcie, może kiedyś dostanę platynę od... Srebro. 100 tysięcy subskrypcji, no ładnie to, tak. To miło z ich strony. Później już jest chyba na 10 milionów, dopiero a później na 100 milionów, więc... Ale więc... powiem ci, że to miło z ich strony, że oni wysyłają. Fajne, no. Mam też diamentową płytę. Mogę wziąć, podtrzymać, bo może się milion to raczej już na pewno nigdy nie ten, więc wezmę, chociaż trzeba wierzyć w siebie. Ja przecież robię motywacyjne. Niedługo mój milion, czekajcie na ten... Słuchaj, nie... Bardzo super. No. Fajnie, fajnie, miło. A tu się co jest? Diamentowa płyta. O kurde. A bo ja wiem, ty nagrałeś kawałek z Minimajkiem, tak? To jest za ten kawałek, czy za inny? Nie, za inny. Bo to pierwszy był twój z Minimajkiem, tak? Tak, to jest akurat za single ekipa, czyli trzy ekipa, czyli za taki kawałek, który zrobiliśmy wszyscy razem wspólnie, całą ekipą. Aha. I on zrobił potężne wyświetlenia, tam ponad 100 milionów chyba jest. Żartujesz. Więc to jest wynik przebijający naprawdę topowych artystów. No. No i stąd mam taką diamentową płytę. Nie no, 100 milionów, to słuchaj, no powiem ci, że no wielu czołowych artystów muzycznych by się dało pociąć za taką płytę, bo myślę, że nigdy takiej nie potrzymają, ale to ja za was artyści potrzymam. Tyle, słuchajcie, w waszym imieniu, za polskich muzyków. 100 milionów, jedyne 100 milionów wyświetleń, słuchajcie. Tak się tam. No dobra, a zobaczcie tu medal jakiś od Red Bulla, co to jest? To jest też taka, powiedzmy, jest Speed Games, akurat tutaj mam ze Speed Games w ogóle wygraną, to jest, z tego jestem mega dumny. O kurde! Bo pierwsze miejsce zająłem. No powiem ci, niełatwo, ja tam ci brałem w tym udział i powiem ci, porty mi falowały, jak kurde ruszyli przede mną wsparcie, to mówię, ja już mam dziecko, więc mówię, to nie dla mnie. Lekko byłem przestraszony tam, ale i byłem piąty, ale tutaj widzę, no główna nagroda to jest rzeczywiście, słuchajcie, Speed Games. No na to czekałem naprawdę długo. Moim celem było kiedyś wywiezienie właśnie tej statuetki i zabranie ją do domu. Tak? Naprawdę czekałeś na to? Strasznie czekałem, dlatego już mocno się zmotywowałem, no i udało się. O kurde, no pozdrawiamy Dawida, pozdrawiamy Kubę Przygońskiego. Zobaczcie, jest Speed Games, kolejne edycje przed nami, na pewno się tam spotkamy. Zresztą mogę powiedzieć, że trochę też tam moja się YouTube'owa, YouTuberowa kariera zaczęła, no bo właściwie też Dawid był jednym z takich, którzy mnie namówili na udział, na robienie tego kanału. No a powiedz tutaj, bo ja widziałem wielu, że tak powiem, youtuberów, ma to królestwo, aha, że to siedzenie wygodne, musi być wygodne. No, ty już te kipy. Tak, jest, zostało jeszcze z poprzedniego domku, przywiozłem sobie, bo jednak te fotele no mega wygodne. No. Czasami długo pracuję przy komputerze, więc... warto po prostu zadbać o plecy. Ale czy też jesteś jednym z takich, który prowadzi te live'y?
Wiesz co, kiedyś, jak jeszcze mieszkaliśmy razem ekipowo w domku, to prowadziliśmy na Twitchu takie live'y właśnie. Aha. Ale raczej poza tym to... A może wytłumaczysz też dla mnie, bo ja tego nie wiem i od razu dla tych, którzy nie wiedzą, bo to warto pytać, co to jest, bo wiemy, co to jest YouTube, a co to jest Twitch. O co to chodzi w ogóle? No właściwie tak, no YouTube to jest taka platforma, na której możemy po pierwsze i streamować, ale też rzucać normalne filmy, czyli głównie to, co robię ja. Natomiast Twitch to już jest taka platforma typowo streamingowa, czyli tam raczej sami streamy, tak mi się wydaje, bo nie korzystam w ogóle z Twitcha, więc też ciężko mi się wypowiedzieć, ale z tego co mi się wydaje, jest możliwość pewnie wrzucania filmów, bo chyba z tego co pamiętam to jest, ale głównie opiera się ta platforma na tym, że po prostu tam się streamuje, czyli na żywo są. I gadki. No, i gadka. No to kurde, już wiemy coś, może kiedyś na Twitchu się spotkamy, ale na razie kroczek po kroczku. No dobra, czyli tu przede wszystkim montaż, na czym ta twoja praca polega? Tutaj, głównie research pomysłów, wyszukiwanie pomysłów, inspiracji, coś co mogę sobie nagrać. Teraz też zająłem się właśnie montażem, bo wcześniej jakby robili to za mnie ludzie, jak mieszkaliśmy w ekipie, mieliśmy swoich montażystów, którzy montowali po prostu filmy. Teraz z racji tego, że mieszkam sam, czasami potrzebne jest coś na szybko, żeby zmontować, więc uczę się też tego, zaczynam naukę montażu. No i jakieś tam bardzo sporadycznie gry, bo ogólnie kiedyś dużo grałem w gry, w ostatnim czasie jest praktycznie zerowa ilość. Natomiast teraz gdzieś tam z kolegami w ramach rozrywki wieczorkami zawsze sobie siadamy, na TeamSpeaku siedzimy, rozmawiamy ze sobą i sobie razem wspólnie gramy, więc takie godzinka wieczorkiem pogrania zawsze. No to super. No słuchaj, ale to już właśnie czyli kończę. Czyli na razie twoja praca skupia się na tym, że zająłeś się kurczę swoim kanałem i robisz po prostu... Jak właśnie, poradź mi, jak to się mówi, czy można mówić programy na ten, czy się nie unika tego? Jak właśnie, jak jest, czy w ogóle się nie ten... Bo ja tak sobie pomyślałem, że kurczę, no że czy jest jakieś inne słownictwo na działalność na kanale? Można program. Można mówić, że tak, że masz program, wrzucasz tam swoje jakieś... A, no czyli dobrze, czyli nie musimy się przejmować, bo ja mówiłem program, mówię, może to nie YouTube'owe. Znaczy, nie używa się tego jakoś mega często, ale też nie ma... O Jezu, i rozwalił, ty mi poszły wszystkie nagrody, a było tak, a miało być tak pięknie, wyszło jak zawsze, kurwa. Sypialnia. Ale sypialnia klimatyczna. Tak. Kurde, powiem ci, sypialnia na miarę 365 dni. To jest fajne, ja lubię się wstawać rano i powiem ci, że tutaj powiem, kurde, z kobitką mogłoby być, że tak powiem, przedstawienie na całe osiedle. Mogłoby się zebrać, powiem wam. Dlatego zasłaniałem sobie tutaj roletki. No słuchaj, powiem tak. Nie powstydziłoby się, 365 dni nie powstydziłoby się tej sypialni i na pewno myślę, że zaprezentowaliby swoje umiejętności bohaterzy tego filmu. Plus jest taki, że okna z drugiej strony są oklejone taką folią, że z dołu jakby tutaj totalnie nic nie widać, ale w nocy jak zaświeci się światło w pokoju, to już wszystko widać. O, to piątak był? Tak. To ja nie wiedziałem, jakbym wiedział, że to za piątaka, to bym się rozbijał tam i wygrał, a nie, ja się bałem, to nie wiedziałem, że piątaka płacą. Prezencik od rodziców. To jest właśnie na cześć tego, od wszystkiego się zaczęło, od tego się zaczęło. No. Czyli Krzychu od rodziców na prezent na urodziny. To jest właśnie UFO, które... O kurde, żartuję, to pan pokażmy to. Słuchaj, bez... O, mega ciężkie. O, nie ma... Tu jest jeszcze ludzik. Ludzik jest. To jest z części samochodowych zrobione. Czekajcie! Zobaczcie, od tego się zaczęło, mega UFO, ale rodzice to zawsze potrafią fajny prezent. Tak, właśnie stworzyć. Taki super. Sentymentalny, bardzo fajny. No, nie jest to lekkie, słuchajcie. Nie jest to lekkie. Jeszcze był, to jestem ja, ale troszeczkę noga odpadła. No miejmy na chwilę, że ci noga nie odpadnie. Podczas przeprowadzki. No, ale tak, kurde, trzeba i balans na jednej nodze trzymać. Słuchajcie, czasami i na jednej. Tak. Trzeba tak. Ustać, no. Trzeba. No to fajnie, kurde, nie, tak super się, to UFO. Tak się prezentuje mieszkanko. Pięknie, czyli, nie, no powiem ci tak, wielu młodych ludzi marzy o własnym mieszkanku, czyli to nie jest też tak do końca, że coś się jednak da zarobić. Da się. Żeby żyć godnie, o tak powiem. Da się, ale wymaga to wiadomo pracy i oczywiście, z nieba nic nie spada. Z nieba nic nie spada. Super, no dobra, słuchaj, teraz oczywiście jak YouTuber i jeszcze jak kanał samochodowy, no to kurde, ciekawie jaki ty masz auto, no wiadomo, to jest ludzka ciekawość, czym to jeździ taki, tak, że tak no powiem. Jak dobrze tutaj jakbyś mocno spostrzegawczy był, wiadomo, to jest takie ten losowy, ale pojawiło się to auto tutaj już, w troszeczkę mniejszej skali, ale jest. Tak? O kurde, to nie wypadłem dobrze, bo ja mało spostrzegawczy, idziemy. To zobaczymy, ale tylko jadę. Aha.
Aha, pojawiło się to może któryś z tych malutkich. Albo nie jest! To, no powiem tak, Mark nie zdradzimy, ale marka satysfakcjonująca. To, co ja lubię najbardziej, może już wam coś zdradzi. Zaraz zobaczymy na żywo. A to ekipie, to każdy wiedział, że jest ekipa i że kurde, to jest szat, nie? Tak, no, to mocno, przez te lody tak naprawdę to się bardzo... Tak, te lody zrobiły robotę, że to szaleństwo, że rodzice zaczęli gadać, że dzieciaki stoją w kolejkach, że wypatrują te lody, że papierkami handlują, no to... Ja miałem kurde, te gwiazdka. I już gdzieś tak ten hype na te lody się skończył jakiś czas temu, no, ale dalej ludzie bardzo nas z tego kojarzą, bo byłem teraz akurat ze znajomymi na tej turbomocy, gdzie pomagaliśmy też właśnie robiąc tam, zbierając pieniądze z licytacji. Mieszkaliśmy sobie na takim kempingu, że tak powiem. No i ja sobie tak idę obok mnie taka starsza pani, myślę, że gdzieś koło 65, 70. No i tak idzie i pan też na kempingu, ja mówię, no tak. I ona tak patrzy na mnie i mówi, a to pan od tych lodów? Nie, ale to dobrze. A ja mówię, no tak. A czy może ze mną zdjęcie dla Bnusia zrobić? No, ja mówię, śmiało. Ale to fajnie, że babcia chce zdjęcie dla Bnusia. No, to tak. To bo niestety ze mną to mówią na odwrót. Mówią, o, mogę z panem zdjęcie? Moja babcia pana uwielbia. A do ciebie podchodzi babcia i mówi, mogę z panem zdjęcie dla Bnusia. Dla Bnusia. I to jest iż, ważne, żeby się wszystko zgadzało. Tak. W przyrodzie. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Co siedzi w garażu. Jeszcze nie pokazuj. Proszę państwa, ladies and gentlemen, przed państwem BMW, najlepsza marka na świecie, moja ulubiona. No powiem ci, że wszystko się zgadza, jak na gościa, który jest maniakiem samochodów, to się rzeczywiście wszystko zgadza, zajebiste, żółte zaciski, żółtych jeszcze u nikogo nie widziałem, no kolor też jest niesamowity. Ten samochód miał już 3 kolory albo 4. Tak? No ale ten jest zajebisty, kurde, ta butelkowa zieleń, czy jak to się nazywa, no piękna. No i co musisz coś opowiedzieć o tym aucie, teraz to nie ma to tamto, kurde, co tam się kryje przede wszystkim pod masą? Taki silniczek 3-litrowy, dwie turbinki, 520 koni. O kurde, no przy takiej masie samochodu to jest naprawdę odrzutowy. Tak. Szkoda, że jest mokro, bo bym się pokazał, ale jeszcze pojeździmy sobie w jednym miejscu, boczkiem. O kurde, no i tego się właśnie boję. A powiedz, co to za wzmocnienia są? To jest one trzymają tą dokładkę, bo przy większych prędkościach ona strasznie dociska do dołu. A, no i po prostu musi mieć takie trzymacze, żeby nam nie, wiesz... Nie wiem, o co chodzi, padło, żeby się tak nie urwała. No, kurczę, naprawdę. Jakie tu są kapcie? 265-30 profil. 19 cali jest wielkość. I powiedz, dlaczego to zawsze jest, bo to zawsze się zastanawiają ludzie, jak idą, czy to nie obciera. Nie. No wiesz. Nie, akurat to jest zrobione tak. Tak. I dlaczego jest, skąd to się bierze, że jest tak obniżony samochód? A ja akurat, znaczy w serii nie jest, ja akurat lubię obniżać sobie samochody, nie wiem, wizualnie bardziej mi się podobają, ale też prowadzenie jest troszeczkę bardziej pewne. Niższy środek ciężkości, mimo wszystko zawsze w zakrętach lepiej się auto trzyma. No a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, no ale jak się jeździ po mieście, no bo wiele osób też mówi, o takie auto, ale udręka, jest właśnie niski profil. I jest sztywniej na pewno. Tak. Jest sztywniej, trzeba uważać na dziury, trzeba uważać na progi zwalniające. Aha. Ale ja już jestem do tego tak przyzwyczajony, że delikatnie podjeżdża. Nie ma to dla mnie większego problemu. Czyli nie przejmujesz się tym, nie, tak? No. Wliczasz to, że to jest po prostu tylko samochód, tylko jazd, no ale to jest przecież rzecz użytkowa. Wszystko się psuje, nawet czasami nie wiedziesz i się coś zepsuje, nie? O, zielony znaczek, słuchajcie, to jest super. Zmieniłem sobie, tak. Tak? No bo jak wiemy, pojawił się w tym roku znaczek na 50-lecie. Na nowym. Tak, i on jest tylko w tym roku będzie wydawany. Ja akurat trochę o BMW wiem, bo współpracuję z BMW Team, z takim salonem z Długołęki. No, ale zielonego, powiem szczerze, nie widziałem. To super jest. Ja zawsze taki, jaki mam kolor auta, to zawsze znaczek sobie klejam pod tym sam. Tak? Tak fajnie, fajnie to tak gra. Super, no i jest. No to co, wsiadamy do Wsiadamy, tak. Wsiadamy, słuchajcie, no. Kurczę, no popularność to jedno.
sukces, który odnieśliście z ekipą, to drugie. No ale jak to na początku, chłopak, no powiem, kurczę, bo sam też wiesz, wychowałem się z Łodzi, też nie urodziłem się znany. No i to mnie zastanawia, jak sobie zacząłeś radzić z tą popularnością, bo tak jak widziałem, to chyba tak, no kurczę, dwa lata temu to... Ja cię postraszę, że? To w dwa lata temu to straszna mnie. Słuchaj, krążą. Dwa lata temu ta popularność chyba wybuchła tak od razu, w jednym momencie. To się nie rozwijało z czasem, tylko w jednym momencie nagle z dnia na dzień stałeś się mega popularny. Znaczy, może nie z dnia na dzień, był to taki krótki okres, no. Bo jednak gdzieś na początku, jeszcze zanim zamieszkaliśmy w tej chacie, no. Ja też nie pojawiałem się jakoś mega często na tych filmach, ale gdzieś tam jednak się przewijałem. I wtedy jeszcze ludzie mnie nie kojarzyli, widywali mnie na filmach, ale nie wiedzieli jakby kim ja jestem i tak dalej. Natomiast pamiętam jedną taką sytuację, w której wujek Łuki pierwszy raz oznaczył mnie na Instagramie. Aha. I wtedy te liczby zaczęły tak rosnąć. No wiadomo, później ten projekt Domu Ekipy, codzienne odcinki. Na każdym odcinku też gdzieś sobie promowaliśmy te nasze Instagramy, wrzucaliśmy wbijajcie tutaj nasze Instagramy z Warszawy. I przez ten rok to wszystko tak mega urosło, nie? Więc no, można powiedzieć, że taki rok, maksymalnie półtorej, to był największy strzał tych wszystkich tej popularności. No ale powiedz, jak się czułeś jeszcze pierwszy raz, jak wychodzisz na ulicę, no dzisiaj no już to trochę trwa, więc sobie tak, z tym tak. Radzisz pewnie bez problemu, ale no nie mów, że te pierwsze podejścia dzieciaków, gdzie cię łapią, że wychodzisz, no już nie ma tak, że to się da wyłączyć pilotem. No wychodzisz do Żabki, wychodzisz do ten i to wszędzie cię poznają. Jakie to jest uczucie? Znaczy na początku było bardzo ekscytujące, ja się bardzo cieszyłem, bo ja zawsze, jak byłem w ogóle młodszy, ja zawsze powtarzałem, było takim moim marzeniem, że albo chcę zostać piłkarzem, albo chcę zostać osobą znaną. Aha. Nie wiem, jakby bardzo motywują mnie ludzie, którzy wspierają mnie w różnych tam, bardzo dużo też pomagają, jak potrzebuję jakiejś pomocy, to zawsze ktoś mi pomoże właśnie dzięki temu, nie? Więc to było takie mega miłe zawsze. No później to już się przerodziło troszeczkę w taką rutynę, już taką naturalną kolej rzeczy po prostu. Gdzieś się wychodziło, ludzie do nas podbijali, chcieli wszyscy zdjęcia, więc tak naturalnie wszystko się układało. Na ten moment już teraz, no to... No ale tak, to widzieliśmy, to widzieliśmy, że nawet taki, kurczę, ale czy masz tak czasami, mówię, a mam gorszy dzień, podjadę, kurde, na Kazimierz podładować bateryjki, no bo widać, że rzeczywiście siedzieliśmy tam w tej knajpce, niecałą godzinkę i cały czas młodzież tu przechodziła i od razu po aucie cię poznawali, wszyscy machali. No czy czasami na poprawę humoru sobie dajesz coś takiego? Może na początku, teraz już troszeczkę chyba w drugą stronę bym powiedział, to działa. Bardziej czasami warto się też wyciszyć, nie? Bo czasami jak chodzę gdzieś po mieście, gdzieś się śpieszę czy coś, no to wtedy zaczyna być to problemem, gdy dużo ludzi podbija. A będąc w takim miejscu jak tutaj, akurat dzisiaj mamy w miarę spokój na Kazimierzu, ale w weekendy, w piątki, soboty jest grubo. I właśnie też te wycieczki szkolne i tak dalej. No jak się człowiek gdzieś śpieszy, a nagle chce z tobą 30 osób zdjęcie, to... No właśnie, jest... to co wtedy? Ale co wtedy? No zazwyczaj to się robi tak, że albo robimy szybko jedno grupowe zdjęcie, albo niestety mówię, że no niestety bardzo się śpieszy, no i musimy sobie odpuścić, ale nigdy nie mam z tym problemu, zawsze to miło, jak ktoś podchodzi i chce sobie No tak, strzeli. Bo ja to zawsze, słuchaj, powtarzam, że nie ma co się obrażać na widzów, bo tak jak to mówię... dzięki nim jest. Tak, dokładnie. Bez was nie ma nas i to dzięki właśnie w sumie swoim odbiorcom, fanom, my istniejemy i co tu dużo ukrywać, zarabiamy pieniążki. No, jesteście naszymi chlebodawcami, wy nas stworzyliście. I znam też, powiem ci, wiele karier ludzi, którzy się troszkę na to obrażali, że o Jezu, teraz to on idzie i on nie będzie dawał tam autografów czy ten. I potem niestety nagle kariera znikała i ludzie już było się to odwracają. Nie... Dokładnie. Ludzie widzą wtedy, że jakby jest taki troszeczkę brak szacunku, nie? Tak. A to się liczy mocno. To się liczy, ale powiedz też z ciekawości, bo to jest ciekawe, czy był moment taki kryzysowy, że miałeś jakiś trudniejszy moment i sobie myślisz, kurde, nie no, za dużo jest tego, mam tego dość, bo wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że ta popularność, wiesz, to nie była mała popularność, tylko taka, że ciężko pewnie było ci wieczorem w piątek przejść przez ulicę, jak cię młodzież rzuciła. To prawda, miałem takie momenty, ale to były momenty bardziej spowodowane nie natłokiem ludzi, a tą presją całą, czyli jak nagrywaliśmy przez ten rok te filmy codziennie, czasami były takie momenty, w których naprawdę ja już myślałem, kurczę, no po co to wszystko, nie dam rady, nie? Że wolałbym sobie wrócić do pracy, do kina, pójść od 8 do 16 do pracy, ja wiem, że po pracy mogę sobie robić co chcę, mam czas wolny, a tutaj nie było tego czasu wolnego, jak dostałem telefon, to musiałem jechać i być na miejscu i robić, nie? Więc miałem kilka takich sytuacji, w których no, troszeczkę mnie to przerastało, już myślałem, że bez sensu się tak męczyć i tak dalej, ale ten głos gdzieś z tyłu głowy zawsze mówił, że kurczę, dotrwać do końca tego roku,
Będzie dobrze. Ale to jest, widzisz, to jest bardzo ważne, co mówisz, i o to mi chodziło, że to nie jest też tak, że my nie mamy kryzysów i cięższych momentów, nie? No. Że sam przyznasz chyba też, że w pewnym momencie, jak już zaczęliście być tak rozpoznawalni, to też, no nie wiem, czy tak masz, no to mogę mówić o sobie, ale pewnie też, że przychodzi coś takiego, że chcesz robić to jak najlepiej, tak. I że jest ta presja i sobie myślisz, kurde, no... Wiesz, no mają oczekiwania i czy nie miałeś coś takiego, a następny filmik się okaże lipą. Albo tak, jeden tak, miał tak. Coś mniejszy zasięg, albo mniej, nie wiem, wiesz, polubień. To dzisiaj i co tak, wtedy? To do dzisiaj tak naprawdę jest. To już jest tylko kwestia sobie odpowiedniego ułożenia w głowie i radzenia sobie z tym, bo nie będzie każdy film idealny. Jakby to trzeba przyznać. Są gorsze momenty, są lepsze momenty. Natomiast te gorsze filmy, jak są jakieś mniejsze oświetlenia, akurat mi dają dużego kopa do działania dalej. Ja wyciągam pewne wnioski. Gdzieś tam próbuję sobie to analizować, dlaczego na przykład ten film miał mniejsze wyświetlenia, ten miał większe. Wyciągam z tego jakieś wnioski i postaram się to naprawić w kolejnym. Czyli to jednak przyjmujesz jako szansę na rozwój. Nie, tak, jako tak. Nie blokuje cię, to nie masz tak, że o Jezu, już mnie nie kochają, koniec kariery, nie. Tylko sobie myślisz, dobra, okej, okay, coś widocznie poszło nie tak, tak trzeba tak, się... Tak. No i widzisz, to też jest super, bo ja też po latach, co prawda, to zrozumiałem, że to przeciwności losu były łaską, a nie sukcesy. W sukcesach jak poszedłem za bardzo w górę, to mi się już wydawało, że wszystko wiem najlepiej i to mnie gubiło. A to porażki mi pokazywały, słuchaj, tu coś jest nie tak, warto byłoby to poprawić. Już na te porażki czy tam na przeciwności losu mam zgodę. A czy masz jeszcze jakieś takie marzenie, że no już piłkarzem nie zostaniesz, to niestety. Ja ci przyznam się, że ja też zawsze chciałem zostać piłkarzem. To było moje wielkie marzenie. Ja jestem z miasta Łodzi. No ja za ŁKS-em i marzyłem, żeby grać właśnie w ŁKS-ie, zaczynać tą karierę. Mam wielu znajomych piłkarzy, no ale niestety, no ja inne miałem też zamiłowania niestety, które pogrążyły moją karierę. No ale czy coś jest takiego, bo ci się przyznam tak, jakby dzisiaj mi zabrakło aktorstwa i tego grania, no to ja nie wiem, co ja bym robił. Nie mam czegoś takiego marzenia czy pomysłu. A ty masz coś takiego? Kurczę, jakby nie było nagrywania... Nie wiem, jakby na pewno jakąś swoją firmę bym miał, a ja teraz jakby chcę stworzyć własne kosmetyki samochodowe do pielęgnacji właśnie z tego względu, że po prostu lubię to robić i gdzieś się identyfikuję z tym, no to na przykład chcę zrobić coś takiego. Mam też gdzieś jakieś jeszcze, w ogóle chcę zrobić też grę planszową, taką samochodową, więc są to takie powiedzmy rzeczy, które gdzieś dla siebie po prostu chciałbym zrobić, ale też żeby inni z tego mogli skorzystać. No i tyle. No i super, ale jak kosmetyki samochodowe, to jedziemy do ciebie, do warsztatu zobaczyć, bo wiem, że znasz różne myki na czyszczenie aut. Moje niestety zawsze brudne, więc chęcią się czegoś nauczę. No to jedziemy w takim razie. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. Słuchajcie, przyjechaliśmy na słynną dziuplę. Nie, ale to nie jest dziupla, gdzie rozkręcają samochody. Znaczy rozkręcają. Ale swoje. Nie te kradzione, więc spokojnie. Ale każdy pasjonat samochodów ma swoją dziuplę. Czy ten po legalnej stronie, czy po nielegalnej. Słuchajcie, no i to jest to słynne miejsce. Serce i dusza poczciwego Krzycha. Słuchajcie, serce i dusza poczciwego Krzycha. O kurde! Nie pogadasz to. A to co za kurka jest też BMW-czka? Widzę, co się chwali. To jest kumpla właśnie, jego taka do nauki driftowania. Tak, o kurde, ale wszystko jest, widzę. W standardzie. No ale słuchaj, jesteśmy w świątyni, tutaj, że tak powiem, przerabiasz, kurczę, różne ciekawe rzeczy. No i powiedz, czym to możesz, jakim twoim wynalazkiem? No w końcu jesteś inżynierem, instruktorem. Proszę bardzo. Co jest tu twoją dumą? Autorski grill z beczki, już troszeczkę przeżył, bo wzięliśmy go ze sobą. O kurde. Ale normalnie tutaj jest na brykiet miejsce, tam na dole na popiół, kiełbaski z przykrywką, można ją oczywiście zdjąć. Proszę, moja decha, o której mówiłem, ona jeszcze jest najlepsza. Słuchajcie, a tutaj, jak wie, nie wiem, czy wiecie, nasz operator, czy znaczy mój operator, tak naprawdę jest, kurczę, że tak powiem, mistrzem snowboardu, mistrzem sportów zimowych. No może operator zada jakieś pytanie, proszę, jakieś, żebyś zabłysnął, żeby nie było, kurczę, no proszę. Trójka była robiona? Trójki jeszcze nie, 180. Słuchaj, ja znam się na dwójce, a na trójce to się w ogóle nie znam. Co to jest trójka? Proszę wyjaśnić teraz dla tych, co nie wiedzą. 360, nie? No. Obrót. No kurde, no to już widać, że tu już są specjaliści od snowboardu. Kurde, trójka. No a co są deseczki? Zobaczcie, jakie deseczki, kurde. To jest w ogóle mega fajna pamiątka, tą ze Stanów przywiozłem. Pierwszy wyjazd do Stanów, to ona jest ze Stanów.
Tą deskę zrobił dla mnie taki ziomeczek. Jest, patrz, masz normalnie te. O kurde, poczciwy Krzychu tak, deska, ale super. Ta deska jest zrobiona przez kamuflarza i wszyscy członkowie ekipy. O kurde. Jedyna w swoim rodzaju. I tacy zrobioni na Simpsonów. Tak. Kurde, no fajna, no. A ostatnią dostałem z, no, od mojego ziomeczka Nowciaksa. To jest on na tym zdjęciu. No i jeszcze tyle. No ale deseczki, powiem ci, a jeszcze na deseczce jeszcze się, że tak powiem, gdzieś bujniesz, czy nie? Lubię. Tak? Bardzo. O, i najlepsze jest to, że ja w ogóle to jakby teraz nie praktykuję, jak mam okazję, no, to oczywiście jeżdżę, ale bardzo często oglądam. Na YouTubie normalnie bardzo często deskorolkę oglądam, pomimo, no, że jakoś tam aktywnie obecnie nie jeżdżę. No a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, kurczę, o, jest piłeczka, słuchaj, a powiedz, no, mi jeszcze jedną rzecz, no a jak kurczę, właśnie tu a propos tej piłeczki, bo gdzieś słyszałem, że miałeś, to jest tylko twoja pasja była, czy gdzieś miałeś przygodę z jakimś zespołem młodzieżowym? Miałem, grałem. Było grane? W wielu klubach grałem, tak. Zaczynałem też jakoś jako totalny młodzik, no, w takim można powiedzieć klubie w mojej wsi, obok mojej wsi, na której, no, mieszkałem. Później troszeczkę profesjonalniej w B-klasie grałem, o kurde, czyli ósma Liga Mistrzów. Uuu, ale to i tak nieźle. No, troszeczkę pograliśmy, awansowaliśmy do chyba A-klasy, no i tam już tak dostawaliśmy bęcki, że z powrotem spadliśmy. No ale co się stało, grać, że porzuciłeś marzenia, słuchaj, piłkarskie? Kurczę, dobre pytanie. Chyba wtedy te samochody tak przejęły inicjatywę. Zrobiłem prawo jazdy, bo to głównie piłką interesowałem się przed 18 rokiem życia. No. Z kolegami graliśmy w różnych miejscach. Na Orlikach, czasami też tutaj w Krakowie była taka play arena, czyli tam były różne zespoły, ludzie sobie robili swoje zespoły i po prostu rywalizowaliśmy sobie między sobą. Więc tam też grałem, no ale później 18 lat przyszło, zacząłem jeździć samochodami, później swój w wieku 19 lat chyba pierwszy samochód, pierwsze modyfikacje. Tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że jakby w 100% tak się tym poświęcę. Ale to słuchaj, czyli właśnie już wtedy, powiem, miałeś pasję piłkę, a potem pierwszy samochód i się zaczęło od tego, że zacząłeś sobie grzebać w samochodzikach, tak? I coś tam zmieniać, coś się udoskonalać, dokładnie, tuningować na własną rękę, tak? Tak. Kurde, no to fajnie, no fajnie. Tak. Fajnie mieć w życiu pasję. No to proszę, no jak piłkarz, to proszę, to zaraz zobaczymy, parę rząd, zobaczymy jak żonglerka. Akurat żonglerka to nie jest. Słuchaj, robimy tak, robię tak, jest mały challenge, bo to zawsze, ja się nauczyłem, że na YouTubie są challenge, każdy robi, i więc powiedzmy, to jest flaczek, więc nie powinieneś mieć problemu z żonglowaniem. Słuchaj, ja wspomagam takie stowarzyszenie, którego jestem ambasadorem, dzieci z niepełnosprawnością, i zawsze daję komuś jakiś challenge, no i powiedzmy, żeby nie było, i zawsze przegrywam, prawda, ale się cieszę, to jest bardzo szlachetna. Teraz raczej wygrasz. No. Nie, słuchaj, 20, nie no, może dobra, nie, no. Nie no, 15, 12, jak zrobisz żonglerek, to ja wpłacam 200 na stowarzyszenie. Ale za pierwszym razem? Nie, dobra, masz 3 próby, dobra. Nie będzie. Kurde, słuchajcie, dzieciaczki, czekaj. To nie jest, kurde. Czekaj. To nie jest to tamto, dzieci patrzą. To jest placek, dobra, jedziemy. O, jest pierwsza próba, jest ciepło, kurde. No. Pokaż jeszcze. Słuchaj, zaraz chyba zdejmę ci do dziesiątki. Nie, no dasz radę, kury. O. Jezu, było blisko, 11, kurde, no teraz ostatnia próba, dawaj. Dobra, muszę zakasać rękawy. Dobra, słuchajcie, Krzychu, dajesz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jest, słuchajcie, 200 dla stowarzyszenia. Brawo, Krzychu, kurde, słuchaj, ja tu pójdę z torbami, bo ja jeszcze nigdy nie, znaczy dobry cel, ale za każdym razem moi goście, że tak powiem, spełniają challenge, ale to chyba w słusznej sprawie, więc ten u góry pomaga. Ja nigdy nie byłem dobry w żonglerce, dlatego tak. No tak, ale tutaj umówmy się, prawda jest taka, że często ci, co żonglują, zresztą był taki Polak, który robił takie triki właśnie, jeśli chodzi o żonglowanie, nie zawsze właśnie dobrzy są w piłkę. No tak, bo oni się skupiają na tym, żeby robić sztuczki, a nie kończyć, żeby grać na wojsku, ja jestem tą drugą osobą. Dobrze, żeś to wytłumaczył. No ale powiedz mi tutaj, kurczę, po co ci ta pracownia? Tu sobie co robisz? Co tu się takiego dzieje? Tutaj powstają wszystkie odcinki, w których coś buduje tak naprawdę, w których coś tworzy. Na przykład ostatnio zrobię miotoczownia. O kurde, nie, tam to jest, działa? Tam jest do niego butla. Nie! Wow! Nie! O kurde, z gaśnicy zrobiona. Nie! To się wpina tutaj. No.
No i cyk. I tu się podpala, tu wylatuje łatwopalny ten... Benzyna leci. Benzyna leci. A może to rozpalić? Może lepiej nie. Słuchaj, bo ale ja... pokażę wam. No właśnie, niech pokażę. Jak to wygląda, bo muszę internet złapać, to jest strasznie słaby. No. A nie, nie potrzebuję internetu. Dobra, bo nie złapię. No. Chodź zobacz. Patrz. No. A nie, bo to się cofnęło troszeczkę. Jazda! No pali się. W każdym razie pali się. Znaczy, no w filmie to będzie normalnie, to na 10-15 metrów potrafi ogniem. Co ty? Kurczę, pierdziele. Możesz się w garażu czuć bezpieczny. Tak. No a powiedz, co jeszcze? A co jest takim twoim ulubionym przez ciebie wymyślonym wynalazkiem? Chyba najwięcej frajdy da mi bazuka na ziemniaki. Jak zrobię bazukę na ziemniaki. Dobra. Teraz może być dużo. Noga. Wow. Bo no. No, ale co to jest bazuka na ziemniaki? Najlepsze jest to, że to jesteśmy w stanie to zbudować za... No. 50-70 zł. No. Tak, normalnie kupuje się takie rurki PCV, czy tam PVC, nie wiem, nie znam się dokładnie, w sklepie budowlanym. No i po odpowiednim złączeniu niektórych elementów jest taka długa lufa, jest komora spalania i od tyłu jest zapalniczka. No. I w momencie wciśnięcia do środka troszeczkę dezodorantu, zakręcenie, trzeba zakręcić pokrywkę, no i od tyłu zapalniczka. Jak połączy się to, no to jest, powstaje ciśnienie, to wszystko wybucha i wypycha wszystko, co jest w środku. I my, to zarąbiście działa na przykład na piłeczki tenisowe. Aha. Bo jeżeli lufa będzie odpowiednich rozmiarów, średnicy, to ta piłeczka tam chodzi, można powiedzieć, na styk. I w momencie podpalenia tego tam się robi takie duże ciśnienie, że to tak wypieprza do przodu, że masakra. Tak. To strasznie dużo frajdy działało, dawało, bo to można było strzelać nie tylko piłeczkami, ale właśnie ziemniakami, puszkami. Aha. Z napojami. No dosłownie wszystkim, nie? Czyli frajda dla dzieciaków zawsze tak. Jest. No. Dobra, chodźmy na górę, zobaczymy, bo widzę, że tam jest jakieś królestwo. Tu jest chill room. Chill room, relaxer, ale dywanik jest, ty, to nie pogadasz, to nie jest, o! Jest projektor. Jest ekran projekcyjny, PlayStation akurat wiem, że są do domu, ale czasami tutaj po prostu sobie siadamy, odpalamy projektor, albo oglądamy filmy, albo gramy w gry. A co to jest, kurczę, jaki to silnik? To jest silnik? To jest silnik z Mustanga. O. Powinien jeszcze mieć tutaj szybę u góry, bo to jest jako stół. To akurat odpadło, więc nie ma, powinno być w tym miejscu. No i tu była jeszcze szyba na tym i to służy po prostu jako stół. No i pięknie. Jest stół z silnika. Słuchaj, no muszę cię też o to zapytać, bo to jest zawsze ciekawe, a to jest ostatni moment, bo już jedziemy zaraz na, jak to się nazywa, na drift. Tak, tak i może być różnie. No słuchaj, bo że tak powiem, zaczęła się twoja kariera w ekipie, że tak powiem w składzie znanym. Teraz każdy z tego, co ja się orientuję, a moja wiedza jako laika jest no, taka po prostu jak dostępna, czyli że ekipa rozeszła się w swoje strony. Tak. No i jak? I jak to właśnie jest? Dlaczego każdy na pewno chce wiedzieć, dlaczego ekipa się rozpadła? Kurczę, no naszym głównym założeniem był ten projekt Domu Ekipy. Aha. I jakby on trwał już naprawdę mega długo. Wszyscy poznajdowali sobie dziewczyny. Też znożyliśmy ze sobą 4-5 lat praktycznie razem wszyscy w jednym właśnie, domu. To 4-5 lat trwało? Tak, dosyć długo, naprawdę mega długo. Więc też już po prostu, no każdy z nas jest już troszeczkę starszy. 24, 26, 28 lat. Trochę życia, tak, trochę własne życie, trochę własna przestrzeń. No i też, no kurczę, nie wiem, no tak każdy w swoją stronę po prostu sobie poszedł. Już jest, wydaje mi się, że to był ten moment, że w którym namieszkaliśmy się, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Słuchaj, ja to miałem, ja też kiedyś nawet jak mieszkałem ze znajomymi najbliższymi, to już po jakimś czasie miałem dosyć mieszkania razem, bo to jest już za dużo. No w pewnym momencie co tu się ukrywać, jakbyś kogo nie kochał, to w pewnym momencie już masz go, nawet z babą już masz. Już masz dosyć, kurczę, czasami i ja mam na szczęście taki zawód, że dużo podróżuję, więc jakby to jest sprawa załatwiona, ale myślę, że w ogóle to jest udowodnione, że ludzie na jednej przestrzeni nie mogą za dużo też za sobą przeżywać, aczkolwiek myślę sobie, że to musiało być bardzo takie, no z tego co oglądałem też te filmiki, zanim się z tobą spotkałem, że to wszystko się rodziło od początku, że jakaś przygoda, że też no, wielu z was jakby porobiło wielkie takie kariery. No i czy nie było ci na początku też jakiegoś takiego braku, nie czułeś, bo to można powiedzieć, że tak człowiek jakby się rozstawał z jakąś swoją długoletnią miłością, nie? Z kimś żyjesz, mieszkasz, jesz, wstajesz, kłócisz się, ale też, no wiesz, wszystkie emocje są, więc człowiek się od tego, od innych troszkę uzależnia. Nie miałeś takiego momentu, że ci tego brakowało?
Kurczę, tak szczerze powiedziawszy chyba nie. Po prostu już każdy był tak nastawiony na to, że... Zmęczony. Inaczej. Ty ładnie chcesz grzecznie powiedzieć, że już tak byliście sobą zmęczeni, że już nie mogliście na siebie patrzeć. Nie, nawet nie. To było jak po takim dobrym, udanym związku, ale już słuchaj, wiesz co, obydwoje jednak stwierdzamy, że to dość. Inaczej. Tak? No. Może aż tak to nie. My jakby nie kłóciliśmy się ze sobą w żadnym stopniu praktycznie. Aha. Zawsze fajnie spędzaliśmy czas. Bardziej tu chodziło o to, że ten dom, który wynajmowaliśmy, tam mieliśmy umowę po prostu do konkretnego momentu. Aha. I jakby właścicielka nie chciała już przedłużać umowy, bo ona bardziej chciała ten dom sprzedać, aniżeli gdzieś go dalej wynajmować. No a kolejna kwestia jest taka, że dla tylu osób nie da się znaleźć już tutaj w Krakowie domu. Nie ma po prostu takich chat, które by pomieściły tyle osób. No i siłą Aha. rzeczy musieliśmy już każdy gdzieś tam w swoją stronę pójść. No i tak zadecydowaliśmy, że każdy robi już po swojemu. No czyli teraz stronę. Już wiecie, dlaczego ekipa się rozpadła, każdy idzie w swoją stronę, ale czy są jakieś takie przyjaźnie, które utrzymujesz bardziej, że tak powiem, bliższe z tego okresu? I kto to, jak można wiedzieć oczywiście? Znaczy kontakt staram się gdzieś tam siłą rzeczy utrzymać ze wszystkimi, bo po prostu no, tyle spędziliśmy ze sobą czasu, tyle tematów mamy ze sobą, że to się gdzieś tam naturalnie utrzymuje, ale chyba taki najbardziej, no to z Minimajkiem, z nim bardzo często też, w ogóle jak mieszkaliśmy w domu ekipie, to z nim spędzałem bardzo dużo czasu. Więc i z nim nagrałeś pierwszą piosenkę, tak, z nim też nagrałem pierwszą piosenkę. Super była ta piosenka. No. No, też z Trąbą bardzo często gdzieś tam gadamy, bo akurat mamy wspólne zainteresowania, razem kibicujemy Manchester United, o, kurde. Razem interesujemy się samochodami, więc gdzieś te wspólne tematy ja są. Ja ci powiem, ja kibicuję każdemu zespołowi, w którym gra Cristiano Ronaldo. Wielu go nie lubi, tak. A ja go podziwiam, bo dla mnie to jest facet, uwielbiam ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli. No. Uwielbiam ludzi, którzy są długo na szczycie i o to dbają i na wszystko zapracowali ciężką pracę. Dla mnie jest to inspirujące i on jest dla mnie, no można go nie lubić, ale nikt mu nie odbierze tej pracowitości i tego, że on jest tyle lat na wielkim szczycie i że potrafi to dźwigać, że nie, że zakłada rodzinę, że hołduje wartością i że wiesz, że się w tym nie pogubił i że moim zdaniem im dalej wraz, tym bardziej on jest łagodny i taki właśnie bardziej pokorny. Mhm. Czy ty się w ogóle kiedyś spotkałeś z hejtem w swoim życiu? No każdy, kto gdzieś tworzy w internecie, zawsze się gdzieś z tym spotka. Aczkolwiek u mnie jest on tak, powiedzmy, mało zauważalny. Naprawdę bardzo mało. Są ludzie, którzy notorycznie gdzieś tam hejt dotyka. Fajnie też, jedni sobie z tym radzą lepiej, drudzy mniej. Fajnie jak... No ale jak ty sobie, czy przeżywasz, to jest takie dla ciebie, że bardzo raniące, czy takie... No bo nie ukrywajmy, nikt mi nie powie, że to spływa po człowieku jak po kartce, bo takich ludzi nie ma. Ale rzeczywiście, jedni tak... mają jakieś sposoby na to, a inni bardziej to przeżywają. Na przykład, mówię, znam aktora takiego wybitnego, Jana Frycza, który tam zresztą zasłynął dla młodej widowni w roli Dario i go kiedyś, mówię, graliśmy w jednym filmie i mówię, słuchaj, założę ci Instagram, taki ktoś jak ty, no musi mieć Instagram, ludzie cię kochają. A on mówi, wiesz co, mówi Michał, ja to nie chcę, bo mówi, jakby nawet tam było 100 pochlebnych wiadomości, ta jedna zła, to ja bym tylko tą złą pamiętał. Tak? I on nie jest na to odporny. A jak ty z tym masz? Ja zawsze biorę jakby takie też jakieś słowa złe w moją stronę, czy jakieś, jak ktoś na przykład coś mi wytyka, to ja zawsze biorę to mocno do siebie i to analizuję. I jakby to faktycznie jest takie ciężkie, ale no też zrozumiałem, że no robiąc cokolwiek w internecie zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie hejtował, kto będzie mówił jakieś nieprawdziwe rzeczy za plecami i tak dalej. Więc to już jest norma. Ja po prostu staram się to zrozumieć i do tego się przyzwyczaić. Tym bardziej jest mi z tym łatwiej, gdy ktoś osądza mnie niesłusznie na przykład. Bo wtedy wiem, że jakby ja tak nie robię, więc to co on mówi to i tak jest kłamstwo, no to niech sobie mówi co tam chce. Ale na przykład są też, jakieś nieliczne, ale pojawiają się komentarze, też takie mocno związane, że ogólnie jak ktoś słyszy tylko słowo ekipa, to od razu jest negatywnie nastawiony, bo no, my zasłynęliśmy z tego, że można nas albo lubić, albo nie lubić. Aha. Zrobiliśmy dużo rzeczy takich po prostu. No też charakter nagrywania filmów sprawił, że wiele ludzi uważało to za dziecinne. Też no, na pewno jakiś tam poziom zazdrości w to wszystko wchodził. No a zazdrość jest nieunikniona. Nie. No, zawsze jak jest sukces, to idzie za tym i zazdrość. To, tak, i przez to, że ludzie często są zazdrości, no to żeby gdzieś poczuć się, nie wiem, dowartościować się, poczuć się lepiej, tak. Właśnie gdzieś piszą w internecie takie, a nie inne rzeczy. Błędy, których tak naprawdę, no słuchajcie, błędy popełnia każdy i umówmy się, ten niech pierwszy rzuci kamień. No i słuchajcie, tak zwana
cisza przed burzą. Kurde, no czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy, co będzie, czekamy. Zobaczcie, jest Dareczek, też operator. O Jezus, ja chodźcie, chodźcie, o Jezus, ja chodźcie, 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 ja nie. Ja nie no, zobaczcie, o kurde, nie no, poczciwy jest, bardzo poczciwy, zobaczcie jak się zadymiło, słuchajcie, Dareczek tam nagrywa, ale były emocje. Dareczku, jak się podobało? O kurde, słuchajcie, no jest, jest bardzo, o je, o kurde, o kurde, słuchajcie, co mam wam powiedzieć? Ale leci, dobra. Powiem tak, Krzychu, jednak poczciwy Krzychu ma pojęcie. To nie jest jakiś amator. Potwierdzam. Sprawdziłem na własnej skórze. Ten medal, który widziałeś, tak, jak oglądałeś diamentową płytę, no, to jest medal za drugie miejsce w zawodach driftingowych właśnie. W Red Bullu brałem udział i udało się drugie miejsce zdobyć. O kurde, no to ci powiem, szto. Co mogę powiedzieć? Wymarzone zakończenie na rynku w Krakowie. Słuchaj, chciałem ci podziękować z całego serca. Naprawdę mam takie, kurczę, pozytywne uczucie po tym odcinku. I powiem to, bo mówiłem do mojego operatora i mówiłem ci już poza kamerą nawet. Jesteś naprawdę zajebistym gościem. Mega, i to było, to był dla mnie zaszczyt i przyjemność, że mogłem spędzić z tobą ten dzień. Mi też mega miło i również mega zarąbiste spotkanie. Fajnie spędziliśmy czas. No i mam nadzieję oczywiście, że materialik będzie fajny. No nie, musi być fajny, słuchajcie, pozytywne emocje i pozytywna wibracja od samego początku, tylko kiedy z Krzychem się dzisiaj, z poczciwym Krzychem się dzisiaj zobaczyłem. No i co? Ja was żegnam, zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale, a teraz jak to się mówi? Zostawcie subskrypcję na tym kanale, dzwoneczek, żeby być z filmami na bieżąco. Jeśli chcecie łapkę w górę dla zasięgu, możecie również napisać miły komentarz. O, dzięki! No i poczciwy załatwił sprawę. Ja wam jeszcze raz dziękuję, że jesteście ze mną. Dawajcie w komentarzach, co można zmienić, co wam się podoba, co się nie podoba i przede wszystkim, kogo chcielibyście, żebym następnego zaprosił. Do zobaczenia.